Pani Jolanta pyta, powiedział pan sukces Ukrainy sukcesem Polski. Mógłby pan to uzasadnić? Ukraina jest wielkim krajem, który został kiedyś zdominowany przez dawny Związek Radziecki. Jej niepodległość i jej pomyślność jest jedną z gwarantów, że lepszy porządek, jaki powstał po rozpadzie Związku Radzieckiego, się utrzyma. Myślę, że Putin nie ma większego marzenia niż klęska demokratycznej Ukrainy, bo przecież on i jego reżim wiedzą, że jeżeli Ukrainie się powiedzie, to ona będzie wzorcem dla wielu Rosjan. I jak zamierza pan doprowadzić do tego, żeby Ukrainie się powiodło, pyta pani Jolanta. Jak pan zamierza doprowadzić do ukraińskiego sukcesu? No państwo, oczywiście, które jest w takim stanie, jakim jest. No Polska była w okropnym stanie po socjalizmie w 1989 roku i mało się kto spodziewał, że osiągniemy jak do tej pory największy sukces wśród krajów naszego regionu. Sam fakt, że jest w danym kraju źle, nie oznacza, że nie może być lepiej. Oczywiście muszą być reformy, które spowodują, że będzie mniej szkodliwej polityki w gospodarce, bardziej przejrzyste reguły gry, pole dla przedsiębiorczości i konkurencji. I tu sporo jest w Ukrainie do zrobienia. Jest grupa reformatorów, którzy o tym wiedzą i chodzi o to, żeby im pomóc zarówno w doradztwie, jak także w komunikacji ze społeczeństwem ukraińskim i z Zachodem. Pan Krzysztof pyta, czy pańskie recepty dla Ukrainy są podobne dzisiaj, jak były recepty dla Polski w 1989 roku? Nie, bo dlatego, że mamy zupełnie inną sytuację na Ukrainie. W Polsce mieliśmy w 1989 roku jeszcze zbankrutowany socjalizm. Na Ukrainie w tej chwili nie ma dominacji własności państwowej, więc jest o wiele mniejsze pole dla dokończenia prywatyzacji. Po drugie, w Polsce mieliśmy gigantyczną inflację, 20–40% miesięcznie, a na Ukrainie jest około 20% bodajże rocznie. Oczywiście za dużo, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Czy... Pyta pani Aneta, jakie konkretne rozwiązania zamierzałby pan wprowadzić na Ukrainie, aby oddłużyć ją także wobec Rosji? A tu żaden doradca nie jest w stanie zastąpić nacisków i dyplomacji związanej z tymi 3 bodajże miliardami euro, które Janukowicz w ostatniej fazie dostał od Putina, więc tutaj to z całą pewnością ta kwestia nie będzie przedmiotem mojego działania. Pan Narodowiec pyta, jakie jest pana zdanie w kwestii tak zwanej liberalnej gospodarki, znaczy inwestowania przez zagraniczne koncerny, korporacje w Polsce, które często doprowadzają do upadku polskiego przemysłu? To tak jakbym słyszał kogoś z Korei Północnej, który tak dbał, żeby nie było zagranicznych inwestycji, że to prowadzi do gigantycznej nędzy społeczeństwo tego kraju. A z drugiej strony, jeżeli się rozejrzeć po świecie, co sugeruje akurat temu panu, no to się dostrzega, że najbogatsze kraje świata, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, zabiegają o zagraniczne inwestycje, bo wiedzą, że w tym przychodzi kapitał i więcej miejsc pracy. Bo pan Narodowiec jeszcze pyta o polskie banki, które są w rękach zagranicznych grup finansowych. Czy pan uważa, że to jest problem, czy nie? Rosjanie uważali, że to jest problem i dlatego mają system bankowy zdominowany przez gigantyczne banki państwowe, które co rusz potrzebują wielkiego dofinansowania kosztem społeczeństwa. Więc znów tylko wiedza o świecie powinna być podstawą sądów, a nie jakieś uprzedzenia wyczytane z jakichś nienawistnych, socjalistycznych czy narodowych broszurek. Pan Zdzisław pyta, czy stanąłby pan do debaty z Januszem Szewczakiem? Nie, dlatego że nie z każdym staje do debaty. Poza tym w tym pytaniu jest zasadnicze nieporozumienie. Ja nie uczestniczę w pyskówkach. Pan Jan pyta, czy imigranci narzekający na za niskie zasiłki w Niemczech mogą przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki? Nie bardzo dostrzegam związku. Chcę natomiast powiedzieć, że w Polsce mamy zjawisko, które moim zdaniem jest moralnie gorszące. My nie mamy uchodźców z Bliskiego Wschodu i mamy erupcję nienawiści do uchodźców. I to w kraju, który szczyci się tym, że jest katolicki. O ile się pamiętam, katolicyzm jest ważną odmianą chrześcijaństwa, a chrześcijaństwo to jest miłosierdzie i miłość bliźniego. Ale uważa pan, że jeśli chodzi o względy ekonomiczne, imigranci, uchodźcy w Polsce są czymś pożądanym? My stoimy przed starzeniem się polskiego społeczeństwa, podobnie zresztą jak Niemcy i wszystkie prawie kraje Europy. I w związku z tym, aby gospodarka nie kulała. Potrzebne jest to, żeby ludzie dłużej pracowali, stąd wiek emerytalny. A drugie, żeby przyjmować do pracy osoby, które są zdolne i chcące pracować. I w tej chwili pozytywnym zjawiskiem, na szczęście nie wywołującym protestów, jest praca setek tysięcy Ukraińców w Polsce. I pan Radosław pyta, jak pan myśli, na ile czasu starczy w budżecie pieniędzy na rozdawnictwo, jakie fundują dzisiejsi rządzący? To zależy, po pierwsze, jak będzie wyglądać wzrost polskiej gospodarki. Wedle analiz FOR za jakiś czas, może jeszcze nie w przyszłym roku, bez reform, a tym bardziej z antyreformami typu obniżenie wieku emerytalnego, polska gospodarka będzie się coraz wolniej rozwijać, więc będzie coraz mniej pieniędzy przerastać w budżecie. Po drugie, zależy to od tego, ile dodatkowych obietnic będzie spełnianych. Bo na razie mamy 500+, co kosztuje, przypominam, co roku 22 miliardy i tych pieniędzy nie ma, w tym sensie, że trzeba je pożyczać, bo my mamy deficyt. Więc od tych dwóch rzeczy zależy to, czy polskie finanse publiczne, które i tak wymagają naprawy, będą coraz większym problemem, czy też nie będą. Ale jak pan patrzy na te plany z wieloletniego planu finansowego rządu, wzrost gospodarczy tam 3,8, 3,9, 4,0, 4,1 w 2019 roku, realny? No niebawem będzie raport FOR na ten temat. Ja mogę tylko powiedzieć, że one kolidują z prognozami również międzynarodowymi, które są mi znane. I nie wygląda to na plan odpowiedzialnego rozwoju. Zwłaszcza jeżeli przeczytać, a tu cytuję w tej chwili Rzeczpospolitą dzisiejszą, że ratowanie górnictwa, które nie było zreformowane, może kosztować droższy prąd dla firm o 11%, co byłoby ciosem te firmy. Czyli co, rozumiem, że optymizm rządzących ponosi, pańskim zdaniem, radykalnie. Ja, wie pan, nie wiem jak to nazwać, czy to jest optymizm, czy to jest niekompetencja, czy to jest fałszywa propaganda. No w każdym razie trzeba to uważnie analizować i demaskować, jeżeli to jest wprowadzaniem w błąd polskiego społeczeństwa. A wszystkie dotychczasowe obietnice i programy taki miał charakter. Mówię o PiS-ie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.